Hejka wszystkim, z tej strony Rainfaria i dzisiaj przychodzę do Was z rybą. To jest ryba Barleye, chyba dobrze to wymawiam, i to jest dla Felisk Art. Przepraszam, że tak długo musieliście czekać na tą rybę, ale niestety tuszami nie mogłam zrobić, bo niestety nie miałam tuszy odpowiednich, miałam tylko brązowy, niebieski i czarny. Niebieski to wyglądał jak fioletowy, ale no way. Ale zrobiłam to już w digitalu, całą rybę. I szczerze mówiąc, było bardzo trudno. Myślałam, że za chwilę wymięknę i nie zrobię tej ryby na serio, bo strasznie dużo szczegółów ma w sobie i bardzo dużo kolorów, a nawet to był mój pierwszy raz, gdy rysuję realistycznie w digitalu, więc brawa dla mnie. A nawet, jak w tytule podałam, jest animacja. Animacja jest na 10 minucie i trwa około 1 minutę 18 sekund, więc jak chcecie ją obejrzeć, możecie troszeczkę obejrzeć rysunek i w ogóle i przejść później na 10 minutę, bo wtedy się zaczyna właśnie ta animacja. Lecz wracajmy już do ryby. Cała praca nad rybą zajęła mi około 7 godzin i 6 minut. Jak dla mnie to bardzo dużo, a nawet w 2 dni robiłam to i po prostu już czasami myślałam, że nie dam rady, ponieważ całe te szczegóły tej ryby, niestety po prostu dla mnie było to tego za dużo, ale i tak dałam radę. Teraz, kiedy będziecie oglądać, jak koloruję rybę całą realistycznie w programie Krita, będę opowiadać o tej rybie, gdzie ona żyje, czym się żywi i na jakich głębokościach. A nawet zapraszam Was do tego, żebyście pisali mi w komentarzach, jakie zwierzę na przykład, żebym narysowała i czym. Więc zapraszam, żebyście właśnie pisali mi w komentarzach, a nawet będą w opisie przybory, jakie mogę użyć do właśnie narysowania. A teraz zapraszam do odsłuchania informacji o rybie Barleye. Niestety mało jest informacji o tej rybie w internecie, choć troszeczkę znalazłam. Macropina microma, bo tak nazywa się to dziwaczne stworzenie, można spotkać w morskich głębinach u wybrzeży Kalifornii. Gatunek ten nazywa się po angielsku rybą o beczkowatych oczach, Barleye fish. Opisano po raz pierwszy w 1939 roku. Jednak dopiero teraz, dzięki wykorzystaniu nowoczesnych urządzeń badawczych, naukowcom z Instytutu Badawczego Monterey Bay Aquarium udało się dokładnie poobserwować ryby w ich naturalnym środowisku. W świetle batyskału uczeni mogli zobaczyć, jak działają dziwne, nieproporcjonalne, wielkie oczy zwierzęcia. Okazało się, że ryba w zależności od potrzeby może je ustawić w poziomie, by widzieć to, co ma przed sobą, lub obracać o 90 stopni, ustawiać w pionie, by patrzeć na wskroś przez przezroczystą czaszkę i obserwować, co dzieje się nad jej głową. Zdaniem uczonych, rozwiązanie to pomaga zwierzęciu w łapaniu ofiar, drobniejszych ryb oraz meduz. Osłonięte przejrzystą pokrywą czaszki oczy mogą także zdawać egzamin podczas żerowania między parzącymi czułkami oceanicznych jamochłonów. Niestety tylko tyle mogłam znaleźć na internecie, więcej informacji o tej rybie niestety nie znalazłam, ale naprawdę jest bardzo ciekawą rybą, ponieważ ma przezroczystą czaszkę i swoje oczy może obracać o 90 stopni, więc super rzecz tak naprawdę. Czasami już z Annette Arts myślałam, że Bóg się nudził, że stworzył taką rybę, która ma przezroczystą czaszkę i oczy, które wykręcają się o 90 stopni. Prawda, jest ciekawą rybą. Jeszcze zbytnio nie wiemy, jak ona funkcjonuje w swoim środowisku i w ogóle, ale i tak można ją zapoznać, bo jest ciekawą rybą. Chciałabym więcej się o niej dowiedzieć. Niestety w internecie mało co wiadomo o niej. A książki, no zbytnio na teraz to nie mogę podjechać do miasta, ponieważ mam daleko. Więc teraz zapraszam do obejrzenia całego filmiku. We'll be right back.
zbliżamy się do końca już rysowania tej oto ryby. Moim zdaniem wyszła mi super. Jestem z niej bardzo dumna, ponieważ tyle szczegółów, tyle godzin spędzonych przy rysowaniu jej, więc dla mnie chyba szacun się należy. Ale przede wszystkim te szczegóły. One były masakryczne. Ale i tak jestem bardzo dumna z tej ryby. Na serio. Piszcie też w komentarzach, jak waszym zdaniem wyszła mi ta ryba, bo ja na serio jestem bardzo z niej dumna. I na serio wątpiłam już czasami, że ona mi wyjdzie, ale i tak wyszła mi realistycznie i super. Jestem bardzo z niej dumna. A teraz was zapraszam do obejrzenia filmiku, który trwa minutę i 18 sekund.